Pozdrawiam serdecznie, witam w pierwszej części zapowiedzi. W pierwszej części, dlatego że dzieje się tak wiele z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę, że nie dałbym rady wszystkiego zrobić, zwłaszcza że chcę to zrobić w miarę na bieżąco, więc dzisiaj parę takich uwag na temat dwóch gal, które odbędą się w Europie. Myślę oczywiście o gali w Monachium i myślę o gali MB Promotions i Tymex Promotions, czyli walki gali w Częstochowie. Natomiast zanim o tym jeszcze parę takich no dla mnie wesołych rzeczy, bo jeśli czytam, że występują na gali w Tijuanie, to dzisiaj zobaczycie to, wrzucę to w piątek rano polskiego czasu, że na gali w Tijuanie walczy dwóch Chavezów. Trzecia walka, to już jest, dwie już były, jakbyście nie wiedzieli, w tym takim, nie nazwę to, cyklu walk emerytów. Natomiast no, najmłodsi panowie, jak doskonale wiecie, dwóch Chavezów będzie walczyło. Starszy będzie walczył z Arce. To jest trzyrundowa pokazowa walka, którą pokazuje DAZN w Stanach Zjednoczonych. Doszli do wniosku, że coś trzeba pokazywać, więc pokażemy dwóch Chavezów. Przypomnę, że Chavez senior ma 58 lat i jego rywal, również mistrz świata w czterech kategoriach wagowych, czyli Arce, ma 41, skończył stosunkowo niedawno, bo 6 lat temu karierę, więc walka pokazowa, bo no, wiadomo, że nazwisko Chavez otwiera wszelkie drzwi i będzie to pokazywane na DAZN. Jak wspomniałem, w Stanach Zjednoczonych DAZN bardzo zależało, żeby coś pokazać dla meksykańskiej widowni. Nie mogli pokazać Canelo Alvareza, więc pokażą ojca i syna. Natomiast no, ta walka z Arce to oczywiście pojedynek trzyrundowy, pokazowy w głównej walce wieczoru. Junior w wadze półciężkiej. Junior i półciężka to zupełnie mi nie pasuje, natomiast walczy z Cezaresem. To się zastanawiałem, skąd ja znam to nazwisko, po czym okazało się, że przeciwnik Juniora, Chaveza Juniora, to są jaja. Przeciwnik Chaveza Juniora jest reklamowany jako ten, który pokonał Canelo Alvareza, co technicznie biorąc jest prawdą, bo wygrał z Alvarezem. Natomiast wygrał z Alvarezem, jak Alvarez miał, przygotować się proszę, 14 lat. Także no nie wiem, czy można to podciągnąć, ale podciągane oczywiście to jest, że groźny killer i tak dalej, pogromca chłopca Alvareza, no bo mężczyzną wtedy nie był. No, natomiast jakoś trzeba tą galę sprzedać, natomiast DAZN pokazująca tą galę, no, co będę wam dużo mówił, w hotelu w Tijuanie. Atmosfera może być fajna, niekoniecznie będzie miało to cokolwiek wspólnego z boksem, natomiast no, jakieś to wydarzenie towarzyskie, no, tak bym to nazwał, natomiast no, naprawdę no, reklamowanie gościa, bo wygrał z Canelo, który miał 14 lat, jako rywala Chaveza Juniora, to jest absolutnie piękna sprawa. Wraca również Serhii Bohaczuk, 17-0, 17 KO, pięściarz, którego dobrze udało mi się poznać, pięściarz 360 Boxing Promotions, czyli firmy promocyjnej Toma Lefflera, utalentowany. Niestety nie trenuję już z Abelem Sanchezem. Miałem okazję pogadać z Abelem, dlaczego El Flaco przy tym talencie i wszystkiego, czego się nauczył od Chaveza, od Abela Sancheza. No, odpowiedź była prosta. No, jego promotor nie płacił mi od półtora roku. No, jak widzicie, taka rzeczywistość jest, sięga nawet bardzo, bardzo dobrych trenerów. Stwierdziłem, że ile mogę płacić rachunki za mojego pięściarza, także panowie się rozeszli, nie na zasadzie, że El Flaco Bohaczuk przestał się podobać Abelowi Sanchezowi, czy odwrotnie. Natomiast no, prosta sprawa, menadżer bardzo bogaty, zresztą menadżer Serhii Bohaczuka doszedł do wniosku, że tam płacić będziemy może raz na rok, albo jak nam się przypomni, i w którymś momencie Abel się zdenerwował. Zobaczymy, co z tego będzie. Walka jest o tytuł WBC Continental. Serhii ma talent na pierwszą piętnastkę, jest obecnie około 25 miejsca, walczy z pięściarzem 21-1. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało z tym nowym trenerem. To tyle o tych pojedynkach, które odbywają się w piątek, czyli dzisiaj. Dla was nagrywam to
Nagrywam to w późnym popołudniem w czwartek. Uczciwie mówię, no teraz przechodzimy do dwóch gal, które odbędą się w Europie. Pierwsza z nich to zostawię sobie na koniec Częstochowę i galę MB Promotions i Tymexu. Pierwsza to oczywiście finał junior ciężkiej gali serii, która rozpoczęła się prawie dokładnie 2 lata temu. Czyli od momentu, jak wystartowało World Boxing Super Series Cruiserweight, do momentu, jak zobaczymy finał w tejże kategorii, minęło 2 lata. To podejrzewam też jest kolejny z rekordów Guinnessa, albo do księgi rekordów Guinnessa związanych z boksem tych rekordów, to coraz więcej przybywa. W Monachium, w studiu telewizyjnym, miałem okazję parę razy tam być. Dobrych parę lat życia w Monachium spędziłem, więc akurat znam to miejsce. Fajne miejsce. Natomiast no, przypominają Niemcy przede wszystkim, że to ma absolutnie sens historyczny również. Przepraszam bardzo. Historyczny sens, dlatego że w 1976 roku Muhammad Ali walczył w Monachium. No okej, więc tu mamy Muhammad Ali Trophy, tu mamy Kale Sauerlanda z jego ekipą, no i walką Dorticos kontra Myris Briedis. Trochę dłużej tutaj zostanę, ponieważ zdecydowana większość moich kolegów, czy europejskich, czy tutaj w Stanach Zjednoczonych, stawiają, może tak jest, 3 do 1, stawiają na zwycięstwo Briedisa. I najczęstszym argumentem, który ja słyszę, jest to, że czy widziałeś, jak doskonale walczył z Aleksandrem Usykiem. Natomiast moja odpowiedź na to jest, oczywiście, że widziałem, ale to było dawno i to już jest nieprawda. Ponieważ ja również widziałem i nie w telewizji, tylko byłem na gali w Chicago, gdzie to się odbywało, walkę wspomnianego Briedisa z Melkonianem albo Geworem. Nazwijmy go w Stanach Melkonian, Gevor, jak chcecie, wybierzcie. O tego samego gościa chodzi, którą walkę Briedis przegrał. Oczywiście na punkty ją wygrał, no bo organizował to Kale Sauerland, walka była w Chicago, no ale to było kontrolowane od początku do końca przez World Boxing Super Series, więc wiadomo, że może wygrać tylko jeden człowiek, natomiast pięciu dziennikarzy różnych mediów i każdy z nich dał zwycięstwo Melkonianowi. Czyli każdy z nas dał przegraną Briedisa. Miałem okazję rozmawiać z Briedisem na ten temat. Powiedział, że absolutnie walczył fatalnie. Byłem na takiej mini konferencji, na której się pojawił. Przepraszał bardzo, że tak tragicznie walczył. Natomiast ja patrzę na to pod tym kątem. Jeżeli będzie zbliżony do tego, co walczył z Melkonianem Briedis, to Junior Dorticos wygra z nim przez knockout do trzeciej rundy bez żadnych kompletnie problemów. No i to jest ta moja przeciwwaga dla tych wszystkich, którzy mówią, a pamiętasz, jak dobrze walczył z Usykiem, bo to było dawno. I tak dobrej walki od tego czasu nie miał. Oczywiście przechodzę w tym momencie do tej niewalki, która była w Rydze. Nie wiem, czy pamiętacie. Natomiast możecie spokojnie wrócić do moich vlogów w przyrodzie. Nic nie ginie. Kiedy mówiłem, że ta sprawa się absolutnie rozejdzie po kościach, dlatego że promotorem Briedisa jest organizator gali, czyli Sauerland Promotions. Z serii World Boxing Super Series to oni zabezpieczyli finanse, lepiej lub gorzej, bo z tym to, jak wiecie, bywało różnie. Natomiast no, szanse na to, że w jakiś sposób zostanie wycofany Briedis z tego finału, że w jakiś sposób Krzysiu Główka będzie miał szansę się zrewanżować w normalny sposób, były zerowe, no i tak się stały. Dzisiaj Kale Sauerland może tylko mówić, że ja rozumiem polskich kibiców, natomiast ja wolę, żeby nie rozumiał polskich kibiców, tylko postąpił uczciwie i nakazał wewnątrz swojej firmy pod nazwą World Boxing Super Series zrobienia rewanżu, do czego absolutnie nigdy nie doszło. Widziałem po raz kolejny się denerwowałem tym wszystkim, co się działo na ringu w Rydze DAZN, które no, lubi pokazywać takie fragmenty, te wszystkie łokcie. Jeszcze mówiąc, parę rzeczy tam jest ładnie wyciętych z tej zajawki DAZN-u, tej przypomnienia tego pojedynku Krzyśka Głowackiego z Briedisa, bo tam parę rzeczy można było puścić, chociażby tego przerażającego sędziego, który kompletnie nie miał pojęcia, co jest grane. Tam w tym wideo jest puszczony moment, kiedy jest 15 sekund po gongu, komentatorzy krzyczą, nawet ja słyszałem, to też są cyrki,
Natomiast sędzia stoi z boku i obserwuje, jak panowie się okładają. Krzysiek opuszcza ręce, natomiast Bredis nie opuszcza ręce i ręki od tego momentu, od tego trafienia, no 15 sekund czy 20 sekund po gongu, wszystko złe się zaczęło. Także stawiam na Bredisa i, przepraszam, stawiam na Dorticosa i to nie ma nic wspólnego z tym, że chciałbym, żeby Bredis przegrał. Bo chciałbym, bo gość z pomysłem pod nazwą fair play, czy normalnym sportem, jak widać, udowodnił w wypowiedziach wielokrotnie, nie ma kompletnie nic wspólnego. Już nie chodzi mi nawet o te łokcie, ale wiele innych rzeczy, które wykonywał później, czy wypowiedzi, które miał. Natomiast uważam, że sportowo jest lepszy Dorticos, przygotowania podobno doskonałe. To w ogóle ciekawe takie wewnętrzne zestawienie, no bo Dorticos jest reprezentowany przez Warriors Boxing, czyli Leona Margulisa, który jest prawnikiem World Boxing Super Series. Czyli tutaj tak, że tak powiem, no ciekaw jestem, w którą stronę to zainteresowanie ze strony Warriors Boxing pójdzie, bo są zaangażowani wewnętrznie w tą imprezę. To też tylko w boksie jest możliwe, no ale jest, więc to mi akurat specjalnie tak nie przeszkadza. Uważam, że tą walkę wygra Dorticos na punkty. To jest mój typ. Na tej walce również walka Talarka z Radovanem, Denisem Radovanem. Między panami jest 10 lat różnicy. Talarek 37, Radovan 27 lat, 13-0. Radovan, nieco gorszy dorobek Roberta Talarka, powinien pójść na KO. Na punkty tego nie wygra. To mam nadzieję, że sobie z tego zdaję sprawę. Nawet mi nie chodzi w tym momencie o to, na czyjej gali walczy, czyli promotora Radovana, czyli galę za Orlando, ale po prostu sportowo, nawet patrząc, wydaje mi się, że tutaj powinien pójść na całość, nie, no bo ja nikomu w boksie nie życzę, żeby szedł do przodu i machał rękoma, czy usiłował trafić kogoś cepem, nie, ale po prostu, żeby przygotował się na to, że może wypadałoby bardzo, bardzo pewnego siebie Radovana, który zaczyna mówić o jakichś walkach na światowym poziomie, no to światowego poziomu, to on jeszcze naprzeciwko siebie nie widział. Także czekamy. Ja postaram się zrobić, te gale będą nachodzić na siebie, ta, o której powiem za chwilę, czyli ta Częstochowie i ta w Monachium, tak płynnie może być, także w trakcie gal robić niczego nie będę, natomiast zaraz po mogą być, może być jeden czy dwa krótkie vlogi podsumowujące to, co się działo, także proszę o czujność. No i jesteśmy w tym momencie w Częstochowie, na kolejnej walce Roberta Parzęczewskiego. Ja już powiedziałem raz, ja mogę tylko powtórzyć to dla tych, którzy tego vloga nie widzieli, że ja w odróżnieniu od większości komentatorów w Polsce nie traktuję Husanowa poważnie. Nie traktuję go poważnie, dlatego że i nie traktuję poważnie zapowiedzi pojawiających się kilkakrotnie w mediach, również w audycjach poświęconych tej walce. Przypominanie medali Mistrzostw Świata Husanowa bez dodania, że to były Mistrzostwa Świata 19 lat temu i by walczył dwa kategorii mniej, to jest kpina z kibica. No taka jest prawda. Tutaj nie ma szarej strefy. Tu nie ma szarej strefy. Absolutnie nic wspólnego to, że 19 lat temu na Mistrzostwach Świata zdobywał medal Husanow, nie ma nic wspólnego z tym, że walczy w 2020 roku z dobrze zbudowanym, wysokim, super średnim pod nazwiskiem Robert Parzęczewski. To jedno i drugie nie ma kompletnie żadnego przełożenia, zwłaszcza, że na arenie zawodowej to miałoby przełożenie, jeśli by na arenie zawodowej po tych medalach 19 lat temu, przypominam, Husanow wyskoczył na zawodową, na zawodowe ringi i zrobił tam furorę, a nie zrobił nic. Więc rozumiem, że trzeba PR robić, natomiast bądźmy uczciwi w stosunku do fanów. Bo nie każdy wie, ktoś słyszy, mój kolega, najlepszy przykład mój, o, walczy z medalistą Mistrzostw Świata, to musi być gościu. Ja mówię, no tak, no ale z medalistą Mistrzostw Świata w 2001. W którym? W 2001.
Nie odbieram nic Robertowi Parzyńczewskiemu, to nie jest pstryczek w stronę Roberta Parzyńczewskiego. Robert Parzyńczewski powinien robić to, co powinien robić każdy pięściarz, który wychodzi naprzeciwko rywala, który będzie mu ustępował, podejrzewam, pod każdym względem, a już fizycznym to na 100%. To zobaczymy dzisiaj podczas ważenia, jak to będzie wyglądało. Natomiast ja wiem, jak wygląda Husanów i jak wygląda Robert Parzyńczewski. Nie widzę tutaj innych opcji niż knockout dla Roberta Parzyńczewskiego, zwłaszcza, że jego promotor wspomniał o tym, że w tej chwili, jeśli przyjdą propozycje walki o tytuł mistrza świata, takie jak były, bo rzeczywiście w stosunku do Roberta były, no to tych rozmów, jak na przykład propozycja walki z Callumem Smithem, to do tych rozmów chętnie byśmy jeszcze raz usiedli. Parafrazuję odpowiedź promotora, natomiast no, jeśli z jednej strony mówimy, że absolutnie możemy coś takiego zrobić, czy takie propozycje, jeśli się pojawią, to je weźmiemy, no to musimy się spodziewać, że przeciwko Husanowowi to będzie po prostu bitwa do jednej szczęki w wykonaniu Roberta Parzyńczewskiego. I ja powiem wam, ja tak myślę, że tak będzie. Ja myślę, że Husanow będzie bardzo szybko zdominowany, może ze 3-4 rundy przewalczy, natomiast gdzieś koło 6 rundy stwierdzi, że no, gościu jest zdecydowanie ode mnie większy, parę lat młodszy i no raczej nie ma sensu tutaj szarpać sobie zdrowia. Taka jest moja opinia. Parę interesujących walk. Ślusarczyk kontra Czyżyk. Ślusarczyk, 23 lata. Nie wiem, część z pięściarzy, między innymi jego najbliższy rywal, przeczytałem, Czyżyk zarzuca mu, że czuje się zbyt pewny siebie, że nie traktuje polskich pięściarzy poważnie. No, ma prawo tak robić. Ja zawsze zastrzegam jedną rzecz, że każdy może być pewny siebie, tylko musi to udowadniać nie w mówieniu, tylko w tym przypadku na ringu, czy na parkiecie, czy na boisku. Wszystko jedno gdzie. No, można być pewnym siebie, natomiast udowadniasz to później, no to gra muzyka. No tutaj w walce z Pawłem Czyżykiem, Ślusarczyk, jeśli chce udowodnić rzeczywiście, że absolutnie nikogo w polskim boksie się nie boi, to rozumiem, że to są 3 rundy. No bo jak mówimy A, no to warto powiedzieć B. No więc ja stawiam na 4 rundy Ślusarczyka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Powrót Wierzbickiego z Grattim. Interesująca sprawa, bo naprawdę Wierzbicki, patrząc na wszystko, co potrafi, no to jest absolutnie czołówka polskich pięściarzy, jeśli chodzi o umiejętności, jeśli o posiadanie tak zwanego full package. Bo nie ma jednej rzeczy, którą Wierzbicki robi źle. Ja na przykład nie zauważam takiej rzeczy, że na przykład można by, oglądając jedną czy drugą czy walkę, mówić, zobacz, znowu robi, na przykład, nie wiem, nie wraca ręka po ciosie, nie wiem, nie umie się ustawić do uderzenia, czy nie umie walczyć, przechodzić z obrony do ataku. Takich rzeczy nie ma. Ja na przykład bardzo lubię go oglądać, no to ostatnia walka, no, prawie rok temu przegrana. Przez KO w też takich okolicznościach może poczuł się troszeczkę zbyt pewny, natomiast w boksie jak to jest, to wiadomo. Walczy z Grattim. Ja zawsze mam ten... dokładnie nie wiem, czy można to tak w 100% sprzedawać tych pięściarzy, którzy przyjeżdżają na polskie ringi, przegrywają walki, ale po lepszych walkach niż się spodziewaliśmy i dlatego, że ktoś przegrał, ale walczył lepiej niż się spodziewaliśmy, więc damy mu kolejną walkę. No taki jest przykład chyba z Grattim, który podczas swoich chyba 12 walk ma 7 porażek, natomiast fajnie wygląda i się nie przewraca. To ta poprzeczka tych rywali w Polsce, już nie będę wspominał o tym, co było ostatnio, bo to było, tam poprzeczki nie było, a jest bardzo nisko. Sam fakt, że Gratti się dobrze sprzedał, wystarczy, żeby go zakontraktować na następną galę. Dlatego liczę na to, że Wierzbicki po tym roku przerwy i przegranej z Greenem pokaże nam takiego pięściarza, jakim ja go pamiętam. Tutaj stawiam na punkty, właśnie nie wiem, no bo czytałem również promotorów wypowiedzi przed tą galą i opinie były takie, że są równe walki i raczej się nokautu spodziewać nie można. A ja się spodziewam. A ja się raczej spodziewam walki, bo ja na przykład ja bym nie chciał, żeby
Huzanów kontra Parzęczewski to była równa walka. Ja bym nie chciał, żeby Ślusarczyk kontra Czyżyk to była równa walka. Ja nie mam problemów z nokautami, jeśli się zakłada, że jeden jest prospektem, pięściarzem, o którym się mówi, że jest takim nieoszlifowanym brylantem, bo to jest często szafowane określenie w Polsce, a później ten ktoś wygrywa, wymęczy walkę i się mówi, no tak, ale ten drugi dał mu wyrównaną. Nie patrzmy na tego drugiego, patrzmy na tego, o którym cały czas mówicie, że jest tak dobry i celuje w te najwyższe cele. Więc ja nie mam żadnego problemu z nokautami, to jest moja opinia. Przypomnę, na tej samej gali walczy Leśniak, który z Gratnim walczył w 2018 roku. Tam było split decision, mogło pójść wynik w obie strony, ale powtarzam, to jest jeszcze raz. Gratti jest zapraszany jako pięściarz, który wypada lepiej niż się spodziewaliśmy. To jest troszeczkę mało. Ja rozumiem pandemię, ja rozumiem problemy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast narracja wokół tego jest męcząca dla mnie. Mój vlog, mogę użyć swoją opinię, walczyć będzie również pani Laura Grzyb z dziewczyną z Serbii, Niną Pawrowicz. Pani Laura Grzyb też przeczytałem, no bo odrobiłem zadanie. Obraża się, jeśli ktoś zwraca uwagę na to, że jest seksowną pięściarką. No, a co w tym złego? Czy polityczna poprawność już zaszła tak daleko, że jeśli ktoś dobrze wygląda, to nie można go pochwalić, że dobrze wygląda i dobrze walczy? Ja nie widzę w tym absolutnie niczego złego. Oczywiście do jakiegoś momentu, no, jak ktoś się będzie koncentrował nad walorami pani Grzyb, niezwiązanymi z boksem, no to jest problem. Natomiast jeżeli wspomni przy okazji, no to ja nie widzę w tym żadnego problemu. Do tego wydaje mi się, że pani Grzyb, Laura Grzyb, młoda dziewczyna pewnie, córką mogłaby być, a nie jest. Wiem, że idzie, że chce, że tak powiem, najwyższych laurów, mówi o tym otwarcie, że interesują ją walki o mistrzostwo świata i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, powoli. Ja wiem, że zdarzają się takie rzeczy, jak w ostatnim pojedynku o tytuł mistrzowski Cecily Brackhouse, kiedy dziewczyna z dorobkiem, nie wiem, 7-3, chyba coś takiego miała McCaskill, została nagle mistrzynią świata i ma 4 pasy. Ja wiem, natomiast no tutaj jeszcze trzeba parę rzeczy przeskoczyć. Fajnie by było, żeby po tej serii sukcesów, zakładam, że z tą Serbką dokooptowaną do tej kali w zastępstwie no, nieco starszej Włoszki będą może jakieś występy zagraniczne, bo wydaje mi się, że jest wiele gal, które stawiają w tej chwili na kobiety. Wiem, że Eddie Hearn robi na przykład taką galę. To będzie interesująca sprawa zobaczyć na tle zawodniczek może, no, które nie do końca, które jeszcze o coś walczą. Nie to, że ta Serbka o nic nie walczy, natomiast no, kto wie, nawiasem mówiąc, czy pani Nina nie jest lepszą rywalką niż ta Włoszka, która, że tak powiem, najmłodsza nie jest, chociaż panią wieku nie wypominam, no, natomiast może być z tego lepsza walka. Ciekaw jestem jak ta Częstochowa się złoży pięściarsko. Natomiast nie wiem dlaczego się boimy tych nokautów. Nie wiem, ostatnio chyba Andrzej Wasilewski też przepraszał za nokauty. Ja rozumiem, żeby przepraszał za człowieka z Turcji, no tak, no ale to, że goście wygrywają i wygrywają przez nokaut, to chyba nie ma w tym nic złego. Powinni. Ja podkreślam w nieskończoność, chyba już 50 raz to mówię, ale będę mówił jeszcze 100 razy. Nie ma niczego złego w tym, że faworyt, o którym mówimy same dobre rzeczy, wychodzi i trzaska gościa, bo to jest jego obowiązek. Tym optymistycznym akcentem część zapowiedzi numer 1. Zapowiedź numer 2 podejrzewam w sobotę rano, dokładnie tutaj na tym samym vlogu. A jeszcze raz dziękuję bardzo, przekroczyliśmy 29 tysięcy subskrybentów. Bardzo przyzwoicie, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zdecydują się zobaczyć mnie na żywo, nie na żywo, i mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli się zobaczyć na jakiejś gali w Polsce. Oczywiście, jeśli ktoś was będzie w Stanach, to również proszę mi dać znać, chętnie jakąś wodę mineralną i o boksie pogadać. Na pewno będę z vlogowiczami chciał. Jeszcze raz najlepszego, pozdrawiam, do następnego.